Pani marszałek, Wysoka Izbo, pani minister. Rzecz jest oczywista, jeśli chodzi o zmianę nazwy. Uczelnia spełnia swoje wymagania, te, które są związane z ustawą o szkolnictwie wyższym. Mówię to tutaj, mam przyjemność występować także w imieniu pani, szczególnie pani poseł Wróbel, która miała występować, ale nagle musiała wyjechać, w związku z tym, która jest z Radomia i która miała występować, a w związku z tym ja ją zastępuję. Uczelnia ta jest faktycznie w trudnej sytuacji, ponieważ żeby móc szybko się rozwijać, dlatego że ona jest w aureoli silnego oddziaływania ośrodka warszawskiego, jest w aureoli oddziaływania także Lublina, Kielc, Łodzi. W związku z tym miasto średniej wielkości w Polsce, czy duże nawet miasto, ale w takiej aureoli ma wielkie trudności z rozwojem własnego zaplecza naukowo-badawczego. W związku z tym trzeba docenić przede wszystkim działanie organizacyjne, ale także wszystkim kadry naukowej w tym kierunku, że udało się spełnić no, takie wymagania dość surowe, jeśli chodzi o to, żeby uzyskać prawo do używania nazwy uniwersytet. Rola uczelni z pewnością wzrośnie. To jest nie tylko prestiż, ale to także są nieco większe możliwości i również to, że uczelnia no, ma wpływ na to, co się dzieje w regionie. Sam Radom jest objęty strukturalnym, czy czasami strukturalnym bezrobociem, tam ono się waha nawet wśród młodzieży 30%. W związku z tym uczelnia daje szansę osobom, rodzinom, które są w trudnej sytuacji materialnej, do tego, żeby mimo wszystko mogły one zdobywać wykształcenie wyższe na miejscu, a więc relatywnie taniej niż gdyby miały to robić w uczelniach na przykład warszawskich. Jeszcze raz, w związku z tym popieramy tą inicjatywę. Należy się ta zmiana nazwy, spełnia wymagania, no i życzę kadrze, władzom uczelni, władzom miasta, wszystkim obywatelom, żeby tak dalej było. Polska potrzebuje także Was. Dziękuję.